Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Zamiast znanego nam wszystkim Chrisa McClary, znaczy McClaina, wstawić Blaney, a zamiast szefa Hatcheta, jako dodatkową pomoc, wstawić Josha. Tego oto odcinka Wyścig Celebrytów Plan Totalnej Porażki. W dzisiejszym odcinku pospekulujemy, jak takowe pierwsze 5 sezonów mogłoby wyglądać. Zapraszam na film. Myślę, że wspólnie możemy się zgodzić, iż Chris na samiutkim początku nie był psychopatą, którym później się stał. Fakt, lubił uprzykrzać naszym starym wyjadaczom życie, aczkolwiek starał się trzymać jakichś tam zasad. To szef był najbardziej wykręcony z tego towarzystwa, przez fakt taki, iż znęcał się psychicznie oraz fizycznie do granic możliwości w sezonie pierwszym oraz w drugim, kiedy to chciał zostawić dzieciaków na pastwę losu, by utopili się w pomieszczeniu zalewanym wodą. Chris w tym samym czasie panikował, by dzieciakom się nic nie stało. No ale dobra, wracając do tematu dzisiejszego odcinka. Patrząc na debiut Blaney w sezonie trzecim i tym, jak ona się zaprezentowała nam, a więc była bardzo irytująca i miała ochotę się ją wręcz udusić przez ekran telewizora albo monitora, to myślę, że ona zrobiłaby większe piekło niż Chris dzieciakom od czwartego sezonu wzwyż. Jestem święcie przekonany, że przez jej arogancję, złośliwość oraz przemądrzałość robiłaby takie rzeczy, o których nawet samemu Chrisowi by się nie przyśniło. Aczkolwiek to może by zwiastowało szybsze pójście do kicia niż tak jak w przypadku Chrisa dopiero w sezonie czwartym. Też najbardziej ciekawi mnie jej relacja z obozowiczami, bo patrząc na jej charakter, myślę, że nie szczędziłaby sobie w docinkach w stronę chociażby takiej Gwen, Trenta, Heather czy nawet Harolda. I jak hardkorowe wyzwania ona by wymyśliła, bo patrząc na cały sezon pierwszy oraz drugi, to myślę, że wyzwania zaprezentowane przez Chrisa to przy Blaney brzmią jak popierdółka. Ta myślę, że już od pierwszego odcinka by poszła po bandzie i z w miarę spokojnego skoku z klifu wymyśliłaby skok z klifu, ale jak nie trafisz do okręgu, to cię pożrą piranie. Albo węgorz porazi prodem lub inne atrakcje wymyślone w jej chorej głowie. A zatem jaki udział dodatkowy by miał Josh, o którym wspomniałem na początku filmu? Ano taki sam udział jak szef, czyli byłby dodatkową pomocą dla Blaney. I pewnie w trakcie wyzwań podkręcałby Blaney do wymyślania coraz bardziej chorych i bardziej powalonych pomysłów. A jako że on, jak sam zresztą przyznał, uwielbia walki kobiet i sprawia mu to po prostu frajdę, oglądając jak kobiety między sobą się okładają, to na pewno by prowokował do coraz to większych i brutalniejszych konfliktów. Będąc jeszcze w temacie Josha, to myślę, że gdyby był u boku Blaney, to poznalibyśmy pewnie dużo rzeczy, które w sobie skrywa, poznając przy tym jego postać. Bo raczej zgodzicie się ze mną, że jeden odcinek, i to jeszcze specjalny odcinek Planu Totalnej Porażki, nie jest jakimś wystarczającym czasem antenowym, aby poznać jego osobę bardziej. Bo faktycznie on może i nie jest z charakteru podobny do szefa Hatcheta, między nimi jest ogromna przepaść i myślę, że tutaj każda trzeźwo myśląca osoba przyzna mi rację, aczkolwiek myślę, że pomimo tego, iż lubi on podkręcać towarzystwo i interesuje się i gada dużo o show biznesie, to jednak w głębi gdzieś skrywa charakter zadymiarza i jestem bardziej niż pewien, że przy ewentualnym trafieniu w czuły punkt odpaliłby się i pokazał swój prawdziwy charakter. A kto wie, może poza show biznesem dowiedzielibyśmy się, że jest mistrzem w jakiejś dziedzinie, na przykład gotowanie, i robiłby jakieś zabójcze potrawy w stylu szefa Hatcheta, a obozowicze później by zajadali się ze smakiem. A może Josh tak naprawdę pokazałby, że jest mistrzem w dziedzinie jakiegoś sportu i podpowiedziałby Blaney, aby ta wymyśliła jakiś krwiożerczy tor przeszkód lub inne hardkorowe wyzwanie. Nigdy nie wiadomo, co w sobie skrywa Josh. Przy okazji, z czystej ciekawości wszedłem w chat GPT i zanim ktokolwiek powie, że co ty odwalasz, czy tobie życie jest jeszcze miłe, odpowiadam: tak, życie jest jeszcze mi miłe. A chciałbym spróbować zadać pytanie odnośnie Blaney jako prowadzącej przykładowo jeden odcinek z Totalnej Porażki. To, co otrzymałem jako odpowiedź, mnie po prostu zmroziło. A starałem się to wszystko czytać w głowie głosami postaci. Na ekranie pojawią się wam screeny. Jak chcecie sobie przeczytać, to zapauzujcie teraz film. Tam będziecie mieć mniej więcej opisane, jak sztuczna inteligencja widziałaby sceny z takowego odcinka, w którym Blaney byłaby prowadzącą. Oraz jak wyglądałaby scena eliminacji. Powiem wam, grubo jest. I to fest grubo.
A, no i przy okazji, proszę być tu miłym w sekcji komentarzy dla pana czatu GPT, bo was pozdrowił i zgadzam się w 100% z tym, co zostało tu przez niego napisane. A wy, co sądzicie o tym zestawieniu zamiast klasycznego Chrisa oraz szefa? Swoje opinie napiszcie na dole.